Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Zapowiadam od razu, że w sobotę robię program wspólnie z Panią Joanną, z Ewą i z Markiem. Będziemy poruszać tematy ogólne. Ameryka won. Tak jak już powiedziałem, kto zwątpi, ten przepadnie. Ameryka won, szatanie won, głupoto won.
Otóż tematem dzisiaj będzie podsumowanie tego incydentu, jaki się wydarzył w Sejmie. Przecież to było tak do przewidzenia. Wyobrażacie sobie, drodzy Państwo, żeby szczęść Boże nie skorzystał z sytuacji, biorąc pod uwagę głupotę ludzką i zgasił przykładowo te świeczki w sposób zwyczajny. No skąd nie wywołałoby takiego poruszenia? Kwestia teatralna, wizualna jest bardzo istotna, o czym szczęść Boże wie. I teraz tak. Żeby to zobrazować, to mógłbym powiedzieć, że Robin Hood zapala świeczki, a drugi z kolei Robin Hood je gasi. Robin Hood, drodzy Państwo, któremu wszystko wolno, który przy rzekomych konsekwencjach zarabia niebotycznie, ale to niebotycznie więcej. To przy okazji oczywiście, to przy okazji. Problem jest jeden, że mamy do czynienia tutaj z wieloma osobami, które rzekomo przedstawiają się jako narodowy ruch chrześcijański. To jest najczęstsze. Oni mają tyle do czynienia z tym ruchem, co ja z baletem, drodzy Państwo. Tak. I myślę, że nawet i z charakterem tego baletu bardziej by było bliżej do nich. I pokażę Wam zaraz pewne materiały, które po prostu przechodzą ludzkie granice już. Nie wiem, czy głupoty, czy po prostu faktycznie pustego, głupiego szabezgoja. Pustego, głupiego szabezgoja. Zanim to zrobię, z przyjemnością pokażę jeszcze raz. To są dokumenty. Oczywiście, możecie powiedzieć, że są sfałszowane. Tylko zadajcie sobie najpierw pytanie, czy jeżeli by były sfałszowane, to ja bym je mógł tak spokojnie pokazywać. Znając głupotę ludzką i złośliwość przy okazji, można by było zadać sobie jeszcze następne pytanie. A może ty, Jankowski, jesteś czosnkiem. Niektóre czosnki brną tym akurat, bo to jest taka metoda. Ale mogą sobie takie postawić pytanie, skoro szczęść Boże, rabin Boże gasi to, co inny rabin zapalił, a później piją budeczkę, śmiejąc się z głupich goi, oczywiście koszerną. No to, drodzy Państwo, tutaj chyba widzieliście dokładnie Jerzy Braun. Pobyt, przepraszam, Israel na pobyt stały Tadeusz Maryla Tabelec, coś takiego, nieważne. I tutaj jest napisane narodowość czosnkowa. Pokazywałem już to też kiedyś. Ale pamięć jest ulotna, dlatego przypominam, drodzy Państwo. Bo wyjątkowo jest ulotna. I tutaj, drodzy słuchacze, mam również przyjemność pokazania Wam fragmentu naszego Szczęść Boże, który ma zostać nie tylko męczennikiem, ale i królem, mesjaszem, guru, jak chcecie, możecie go nazwać. I ku temu to zmierza. Jeszcze raz powtarzam. Czy wy sądzicie, jeżeli ja bym był posłem, znalazłbym się na jego miejscu i zrobił coś takiego,
No to wytłumaczę wam wszystkim, jak by to wyglądało. Przyjeżdża, bez względu na to, czy ja mam papiery poselskie, immunitet tak zwany, to przyjeżdża. Karetka pogotowia z zakładu psychiatrycznego w kaftan, w drodze do szpitala, parę dawek, gdzie już bym nie wiedział nic kompletnie, jak się nazywam, a później to już chyba wiecie, tak? Zwyczajna roślinka. Tak by się to stało. A tutaj szczęść Boże zrobił to swobodnie, bez żadnego problemu, z udawanym atakiem na siebie samego, ze straszeniem prokuratury przez Hołownię i innych. Drodzy Państwo, przecież to jest niedorzeczne. I mamy również moment, kiedy szczęść Boże rozmawia z Robin Hoodem. Zapraszam. Bardzo ciekawy. To jest krótki fragment. Krótki, ale jakże doniosły, drodzy Państwo. Tylko, że proste rzeczy są zrozumiałe. Szatanistycznego kultu, święto Chanukę jest świętem żydowskiego, rasistowskiego triumfalizmu. Czy panu znane są te rytuały, które tutaj są odprawiane? Jest nawet świeckim świętem. Widzę, że jest pan wbrew pozorom. Chcę wierzyć, że ma pan najlepszą wolę, więc jeśli występuje pan z najlepszą wolą, tak, to jest pan kompletnym ignorantem. A pan jest kompletnym rasistą i panie satanistyczny. Święto Chanuka jest świętem, powtarzam, rasistowskiego triumfalizmu nad niewiernymi. Przy asyście, drodzy Państwo, co niektórych szabesiów, szczęść Boże prowadzi dyskusję ze swoim bratem w wierze. Podziwiam go tylko za opanowanie śmiechu. I czy wy też sobie wyobrażacie, że byłaby możliwość w ogóle rozmowy Polaka z Robin Hoodem? Nie dopuściliby do tego. Absolutnie. Nie byłoby takiej możliwości. A tu, jak widzicie, na szczęść Boże, nie dość, że nie ma z tym problemów, to jeszcze świetnie się, przepraszam, z tym czuję. Świetnie się z tym czuję. Mam troszkę takie warunki polowe, ale to tam nie ma znaczenia. Damy radę. Świetnie się z tym czuję, drodzy Państwo, jak widać. Biorąc pod uwagę, jak już powiedziałem, pochodzenie, gdzie akurat ten gatunek to nie są bohaterzy. Wyjątkowo się dobrze czuję. Ja wiem, że ja zaczynam tutaj pewne rzeczy tłumaczyć, jakbym był w przedszkolu, bo tak trzeba. Skoro w ruchu narodowo-chrześcijańskim ludzie sobie jeszcze zadają pytania albo dziwią się, no jak to możliwe, że to jest ten czosnek. To ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że te osoby, które te pytania zadają, mają jakikolwiek mózg. No jest to możliwe. Jest to możliwe. I teraz pokażę wam również, jak wyglądają pewne stacje, które się właśnie mienią narodowymi. Fragment. I to krótki, bo nie ma sensu długiego.
Najświętsza Maria Panna, witam was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Posłuchajcie, wszyscy już wiemy, co się wydarzyło. A ja ciebie nie witam. Nie witam ciebie, szatanie, następny. Podaj sobie rękę z następnym Robin Hoodem Woźnickim. Tak to można powiedzieć. Podajcie sobie rękę. No ale powiedz, co masz do powiedzenia, a ja po swojemu, jak zwykle, pozamiatam. Nie wczoraj. I niech nikogo to nie dziwi. To, co zrobił Grzegorz Braun, słusznie postąpił. Kiedy wreszcie do was to dotrze, że Polska jest katolicka, a nie judaistyczna? Niech sobie wyznają te swoje święta w synagogach, ale nie w polskim Sejmie. A kiedy do ciebie dotrze, Górolu, że Polska katolicka to nie posoborowa, że Polska katolicka to nie JP2, kiedy, Górolu, do ciebie to dotrze? Może zmień menu. Może za dużo kosiego mleka pijesz, chłopie. I masz po prostu tętnice niedrożne, a tym samym niedotlenienie mózgu. Bo inaczej tego nie można nazwać. Mówiąc delikatnie oczywiście. Możesz oczekiwać ode mnie jeszcze wielu krytyk. Bo teraz to się dopiero zacznie, chłopczyku. To ty zacznij rozumieć, o czym ty w ogóle mówisz. I kogo ty wznosisz ponad ołtarze. Bo zapamiętaj sobie, że ten temat jest wałkowany już bardzo długo. A ty naszych programów słuchasz. Więc nie będę tutaj ciebie posądzał o brak wyciągania właściwych wniosków, tylko o zwyczajne, szabesiowe zachowanie. Wstrętne i ohydne. Wstrętne i ohydne. Porządny człowiek nie powinien ci ręki podać, jak i porządni katolicy, prawdziwi Polacy, którzy faktycznie rozumieją, co to znaczy interes narodowo-chrześcijański, także nie powinni wchodzić na twój kanał. Bo jak można postąpić z tobą inaczej? Ależ ty niech będzie pochwalony. Powiedz mi, od kiedy zaczniesz witać Polaków w szczęść Boże, chłopczyku? Zacznij, a przekonasz się, że wzrosną twoje subskrypcje, jak i ilość oglądalności. Więc ty zarobisz kapuchy, chłopcze. Tak. Tobie chyba tylko o to chodzi. Powiem wam otwarcie, czy jestem zniesmaczony tym faktem? Nie. Tutaj macie totalną głupotę. Jest to efekt. Jest to efekt, który został celowo, poprzez oczywiście tą formę tego zachowania, uzyskany. No, gaśnica teraz będzie w ręku szczęść Boże non-stop. Może przyjmą go jako honorowego członka strażaków. Jeszcze raz powtarzam. Jeden Robin Hood zapala świeczki, a drugi je gasi. Potem siadają do stołu, wypijają sobie wódeczkę kłosielną, jakby ktoś chciał wiedzieć. I tak odbywają się nasze relacje tu w Polsce pod patronatem Polin. Drodzy Państwo, to, co on powiedział do tego Robin Hooda, to każdy człowiek, każdy, kto się naprawdę interesuje, wie. A kto nie wie i po raz pierwszy to usłyszał, to takie osoby w naszym życiu publicznym nie mają znaczenia.
bo my jesteśmy dawno po północy, rozumiecie? Te osoby nie będą się liczyły kompletnie, ponieważ głupi, nieświadomy będzie przeszkodą, jak te balasy, balasty leżące pod nogami, przez które przejść nie można. Nie można się skupić, by spojrzeć ponad widokrąg czy horyzont, ponieważ ciągle patrzymy na dół, by się nie potknąć. Rozumiecie? Na tym to polega. I między innymi przez takich durni. Ręce opadają. Ręce opadają. No! Chłopczyk! Z pewnością twój Bóg nie jest moim Bogiem. Idziemy dalej. Chcę zrobić krótki dzisiaj odcinek. Choć nie wiem, czy mi się to tak do końca uda. Zobaczymy. Czy jeszcze coś powiemy o naszym bohaterze? Tak. Tutaj mamy następną ustawkę. Bardzo ciekawą. Zwróćcie uwagę. Co tu jest napisane? Hołownia twierdzi. To rosyjska agentura, patrząc na Brauna. Słuchajcie, to jest tak prymitywne już, a ten prymitywizm jest wypuszczony dlatego, ponieważ ludzie, którzy to łapią, są jeszcze bardziej uzależnieni od głupoty. Tylko dlatego, bo podyktowanie pewnej formy przez nich, poprzez sondaż, w taki sposób się odbywa. Ma dotrzeć do większości, a że większość jest idiotów, w związku z tym to maszeruje. Szczęść Boże, drodzy Państwo, i przeciwnik Szosnku. No przecież to jest najlepszy kawał, jaki ja słyszałem w tym roku. Nie było lepszego. Nie było lepszego. Idziemy dalej. Andrzej Duda deklaruje współpracę, reakcja Donalda Tuska. Tak, drodzy Państwo. Jeżeli ja mówię od samego początku, nie ma tam jakiejkolwiek odrębnej partii, to jest jedna partia służących Czosnkowi za oceanu, a te nazwy, te naklejki, jakie oni sobie tam na tych łbach przyczepili, to jest tylko dla was. Żeby się wam wydawało, że toczy się walka. Tak się zastanawiam, kiedy zacznie być walka o wasze rozumy. Kiedy to się stanie? Kiedy ta transformacja nastąpi? Posłuchajcie. Proszę, żebyście państwo mieli świadomość tego, że jestem otwarty na współpracę. Mam pełną świadomość, że będziecie państwo mieli różne propozycje legislacyjne, że będziecie mieli i macie swoją ofertę dla naszych rodaków, dla Polaków, że macie swoją wizję Rzeczypospolitej. Pochodzimy z różnych obozów politycznych. Taka jest prawda, wszyscy to wiemy. Ale ja się przekonałem tutaj, także dzięki państwa decyzjom i dzięki państwa postępowaniu, że w sprawach ważnych, a takimi z całą pewnością są sprawy bezpieczeństwa, kiedy zasiadaliśmy tutaj, na tej sali, w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, prowadzone były tylko i wyłącznie poważne rozmowy z pełną odpowiedzialnością za sprawy Rzeczypospolitej i można było rozmawiać. Z niezwykłą radością przyjąłem gotowość do pełnej współpracy ze strony pana prezydenta.
Każdy bez wyjątku, kto chce działać zgodnie ze słowami przysięgi, jaką dzisiaj tutaj składaliśmy, będzie naszym sojusznikiem, niezależnie od tego, skąd przychodzi, jaką funkcję sprawuje. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż dobro ojczyzny i pomyślność naszych obywateli. Tak, Polska to nienormalność. Przepraszam najmocniej reklamy, ale zaraz obejdziemy się. Tak, Polska to nienormalność, państwo, przypominam tylko, jakby komuś nagle amnezja wstąpiła w ten łeb. Zapomnieliście już? Pierwsza rzecz. Stwierdzenie polskojęzycznego prezydenta, rezydenta, że mamy wspólny cel. Oczywiście. Tym celem jest przede wszystkim to, co jest napisane na kartce przez niewydrapanych za oceanu, a mianowicie poza wieloma sprawami, najważniejsze dzisiaj jest kochać czosnka, co widać na każdym kroku, jak i również nienawidzieć niedźwiedzia. To jest podstawa. I to jest nagminnie zaznaczane. Z uporem maniaka, drodzy państwo. Z uporem maniaka. Jeżeli Ryży mówi takie słowa, co słyszeliśmy, nie chcę powtarzać na końcu. Czy to nie jest świadectwo, że tam nie ma najmniejszych między nimi kłótni? Oni mają jeden cel. Polin. Jeden cel. Niech do każdego to dojdzie. Polin. Łącznie ze Szczęść Boże. To Szczęść Boże jest tym dyrygentem. Szczęść Boże. A ta łajza, łysa, Olsztański, z tym pornograficznym grubasem, z pewnością teraz mogą sobie posłuchać spokojnie utwór. Mówię tutaj o córeczce łysego. Skrzypka na dachu, prawda? To by było na czasie. Bóg zlitował się nad Polską i zesłał nam Szczęść Boże. A oprócz tego, drodzy państwo, z racji swojego nazwiska można wywnioskować, że moja rodzina przybyła do Polski, bo zapragnęła być Polakami. Bo tu jest taki dobry interes do zrobienia. To jest, drodzy państwo, właśnie ten interes najlepszy, który się realizuje na naszych oczach. Tylko Polacy świadomi wiedzą, w jakim kierunku. Natomiast półgłówki, zachwycający się własną głupotą, biorą go jako przykład bohatera XXI wieku w Polsce. Za wcześnie powiedziałem? Zapewniam wszystkich, że nie. Zapewniam wszystkich, że nie. Nie za wcześnie powiedziałem. Tak jak z Olsztańskiego Sendecki zrobił. Wiedząc dokładnie, kim jest. Gdzie sam osobiście mówił dużo wcześniej, że to nie jest żaden narodowiec, to jest zwykły aktor. I on ma za to płacone. Drodzy państwo, już sekundkę. O. Bo tutaj miałem przerwę. Kotek mi wszedł.
ale już wyszedł. Nie pokażę. Nie pokażę. Następnym razem może tak. Następnie, moi kochani, właśnie do tego chciałem zmierzyć, że te kwestie związane z wystąpieniem rezydenta, prezydenta polskojęzycznego jest takim kolejnym pluciem w twarz Polakom, którzy podniecili się nowymi zmianami. A wszystko jest po staremu. Jeżeli nie przyjdzie ten moment zrozumienia, na czym polega ten teatr, o którym ja mówię, nie mamy szansy się udźwignąć. W żadnym wypadku. Szczęść Boże będzie coraz bardziej rósł w siłę. I tego typu srodki, mrodki i inne gadziny będą tylko, drodzy Państwo, coraz bardziej robić z niego Mesjasza. Tak, coraz bardziej. Przepraszam, że zastanowiłem, bo tak się zastanawiam. Że faktycznie człowiek umrze głupi. Dlaczego? Ja wiele rzeczy przewidziałem. Można powiedzieć, wszystko przewidziałem. Nie przewidziałem tylko jednego. Że to tempo tej głupoty będzie takie szybkie. Tego nie przewidziałem. Nawet bym powiedział, że liczyłem na trzy razy dłuższy czas. A tu się okazuje, że idzie jak po masełku. Więc co? Liczę tylko na to, że osoby, które nas słuchają, zrozumieją pewne rzeczy i będą w stanie ustawić się w pewnym momencie, kiedy wpadnie niedźwiedź, w odpowiednim kierunku. W odpowiednim kierunku. Ci, którzy tego nie zrobią, zwyczajnie przepadną. I tutaj, moi drodzy, jakbyście chcieli zobaczyć, pokażę wam kawałeczek, bo wojna w Palestynie niesie za sobą coraz więcej trupów. Przy całkowitym milczeniu krajów euroatlantyckich. Tak. A chyba nie muszę mówić, po jakiej stronie giną, prawda? Coraz więcej w tym samym momencie na różnego rodzaju portalach pojawiają się takie stawki, jakby celowo ludziom chcieli zrobić na złość. Jeszcze bardziej na złość. Wyobraźcie sobie palenie dzisiaj tych świecuszek i tego typu zachowania. Przy tym, co się dzieje w Palestynie, to proszę zwrócić uwagę na proporcje, że będą to robić zawsze bardziej pod kątem nasilenia w tego typu momentach niż w momencie jako takiego spokoju, bo spokoju nie ma nigdy, jako takiego spokoju. Więc jest to forma totalnego porąbania, bym powiedział. Wiecie, co mam na myśli. I teraz posłuchajcie sobie. Już sekundkę, bo się tam ładuje. Ja bym chciał, żebyś mi powiedział,
baroneta, zorekę ta kadu. Menacjach baroneta, 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 baroneta. Przypominacie sobie, to samo robili z dziewczynami z Ukrainy. I to samo robią tu z dziewczynami czosnkowymi. Tak wybierają z reguły i tam i tu ładne. Ubrane oczywiście odpowiednio, by jeszcze mocniej podkreślić swoje zadowolenie z siebie. Jakim trzeba być psychopatą, żeby coś takiego wymyślać, prawda? Paszła won. Ameryko won. Ze swoimi przybudówkami. Dobrze, kończymy. Nie będziemy się tutaj za bardzo nadwyrężać, bo nie ma sensu. Tu tylko jeszcze wam pokażę parę zdjęć. Proszę uprzejmie. Parę zdjęć. O właśnie. A tu jest właśnie, zapomniałem o ciekawym takim stwierdzeniu. Szymon Hołownia. Sąd w Płocku uniewinnił dziś 3 osoby oskarżone o zniewagę uczuć religijnych poprzez rozklejanie wizerunku tęczowej Matki Boskiej. W PL 2050 opowiadamy się za tym, aby obraza uczuć religijnych nie była ścigana oskarżenia publicznego i aby nie groziła za nią kara więzienia. Szymon Hołownia. Przypominam, Szymon Hołownia, on taki bardzo religijny był kiedyś. Nie ma czegoś takiego, by ktoś przechodził transformację. To są przypadki. Ale nigdy to się nie dzieje w momencie, kiedy się wchodzi w tego typu politykę. Ponieważ tam zachowanie jest uzależnione od niewydrapanych. To jest teatr. A to są aktorzy. Lepsi, gorsi, ale są. Wymagania są coraz mniejsze. W związku z tym wysilać się specjalnie nie muszą. Do czego to zmierza? Do tego, że dzisiaj, drodzy Państwo, będą pluć ile wlezie. Bez żadnych konsekwencji. I to wtedy się nie będzie nazywało obrazą religii, wiary. Nie, nie. Im będzie można. Im będzie można. To my będziemy oskarżeni za obrazę na uczuć religijnych, gdy przeciwstawimy się wizerunkom Matki Boskiej w tęczowej oprawie. Czy sobie wyobrażacie coś takiego? Oni i wiara. I oni teraz będą bazować na tym, że Matka Boska tęczowa jest ich Matką Boską i my, protestując, będziemy oskarżeni za to, że ingerujemy w te rzeczy religijne. To już jest taki absurd, że większego sobie ciężko wyobrazić. Ale myślę, że nie nas. Będziemy widzieć dużo lepsze kawałki. Tak. Tutaj co do pani Sochy. Jak ona to powiedziała? Jaka obrończyni? No w końcu wiadomo, była sekretarką. I być może dalej jest w jakimś stopniu. Co prawda, szczęść Boże, sobie wziął jakąś nową od jakiegoś czasu. I ładniejszą. Ale jak już powiedziałem, brzydota sama w sobie nie jest tak widoczna. Przy dobrym charakterze, nawet wręcz, bym powiedział, zmienia się w piękność. Jak i również w odrodności swojej, piękność podła może stać się obrzydliwie niepożądana.
Tak to określę. Trzeba zważać słowa, tak, bo może mnie oskarżą. Jeszcze o coś będą wymyślać. Nowe słownictwo i nowe paragrafy. Aż do skutku. Przynajmniej ktoś na problem zwrócił uwagę. Oczywiście, szczęść Boże zwrócił. O co chodzi w Hanuce? A chodzi o, to jest święto podziałów. Hanuka to jest święto nietolerancji wobec wszystkiego, co nie jest czosnkowe. Oto modlitwa, gdy zapala się świece, dziękujemy Ci, Panie Boże, że oddałeś wielu w ręce nielicznych. Jest to odpowiedź amerykańskich czosnków na Boże Narodzenie. Jest jeszcze drugie święto, Purim, które jest odpowiedzią na Wielkanoc. W tym czasie chłopacy są tak indoktrynowani i wieszają Hamana, strzelają do niego i wszystko, co się wiąże z szubienicą, jest kultywowane. Czy Szczęść Boże źle zrobił, wskazując na ten problem? A komu by było wolno to zrobić? Pani Justynko, czy pani sądzi, że ktoś by miał do tego prawo? Nikt by nie śmiał. Nikt by nie śmiał. To jest osoba wyselekcjonowana. Trzeba znać historię i kontekst. To ja, Pani Justynko, tego nie powiem Pani, by znać pochodzenie, jak i również kontekst. Szczęść Boże, bo Pani dobrze o tym wie. Nie? W końcu ktoś dał do myślenia ludziom. Oj tak. To nie było takie trudne, Pani Justynko. Kto chciał, to zrozumiał. A kto nie zrozumiał i idzie Pani tropem i szczęść Boże, no to już przepadł. Tak, Pani Justynko. Nie zepsuło się sprzęgło? Nie trzeba na wydatków? No. Polacy nie mają żadnego pojęcia, z kim mają do czynienia. Oj, i tu Pani Justynko, zgadzam się z Panią. To prawda, Polacy nie mają zielonego pojęcia, z kim mają do czynienia, patrząc na szczęść Boże w swojej większości i na Panią również. Według czosnku Bóg stworzył ich i resztę ludności, aby reszta służyli właśnie im. No, złe sformułowanie, bo Bóg by nie stworzył czegoś takiego. To chyba nie o tym Bogu mówimy, Pani Justynko. No oczywiście, że tak. Nie o tym, oj nie. Nieładnie, nieładnie. Tutaj się Pani pomyliła. No jestem od tego, żeby skorygować. Proszę się najpierw skomunikować z Panem Woźnickim. Z pewnością pomoże. W stwierdzeniu, kto jest to, czyim Bogiem. Według czosnku Bóg stworzył ich i resztę ludności, aby reszta służyli właśnie im. No. W głowie nie mieści mi się, że w polskim Sejmie pojawiają się symbole państwa, które właśnie teraz dokonuje totalnego dzieciobójstwa w Palestynie. W brutalny sposób mordują dzieci, bombardują szpitale, a my świecznik w Sejmie stawiamy. Mnie też się to w głowie nie mieści. I też się dziwię, że wy właśnie stawiacie ten świecznik. Bo wbrew pozorom to wy go też stawiacie. Wy razem stawiacie. Tylko role są podzielone. Jeden rabin zapala, a drugi gasi. Ale później ten sam rabin, który zgasi, zapali go z powrotem. W samotności? Nie. Razem ze swoimi, którymi się rzekomo kłócił przy koszernych potrawach.
No cóż, chyba będziemy kończyć. Czy my jeszcze coś tu mamy? A, no właśnie. Tutaj taka mała wzmianka. Proszę sobie zobaczyć. Jakich mamy patriotów? Paweł Kowal twierdzi, że na Wołyniu mordowali polscy obywatele. A jak myślicie? W Sejmie twierdzą inaczej? Łącznie z rezydentem polskojęzycznym? Dlaczego tego typu rzeczy może wypowiedzieć ten chłopczyk? Jakie państwo, jaki rząd, takie państwo. Dokładnie w ten sposób to się odbywa. I tym miłym akcentem życzę wszystkiego dobrego. I z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Panie Miotek, na sam koniec Panu powiem. A wręcz żądam, proszę robić program. Nie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tylko szczęść Boże. To jest żądanie ode mnie, Panie Mrotek. No, bo ja się pogniewam, Panie Mrotek, i tym miłym akcentem wszystkiego dobrego Państwu życzę i z Panem Bogiem. Do następnego razu.